Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu karty menu. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Podczas przyrządzania potraw w gastronomii składniki muszą być łączone w określonych ilościach. Tylko dzięki dokładnemu odmierzaniu i odważaniu oraz odpowiedniej technice istnieje gwarancja uzyskania potraw wysokiej jakości i zachowania ich powtarzalności. Receptury w zakładzie gastronomicznym są podstawą do utworzenia tzw. rozchodów magazynowych, czyli obliczenia ilości surowców potrzebnych do przygotowania i wykonania potrawy. Jednocześnie, wraz z jadłospisem dziennym, są podstawą do sporządzenia karty menu, a wcześniej skalkulowania ceny potrawy. Stosowanie receptur zapewnia produkcję wyrobów o wyrównanej jakości i dzięki temu wspomaga utrzymanie dań na ustalonym z góry standardzie. Dzięki recepturom można planować zużycie surowców. Receptury pozwalają na kalkulację kosztów oraz kalkulację kosztów menu przewidywanego na imprezy okolicznościowe. Receptury mogą również służyć jako oddziaływanie na pracę personelu produkcyjnego. Stanowią narzędzie kontrolne dla osób zarządzających restauracją, w tym dla szefów w kuchni. Argumenty przeciw recepturom to jedynie praca, jaką należy włożyć w ich definicję oraz konieczność stosowania się do nich. Jednym z pierwszych zadań, jakie powinien zrealizować zespół do spraw HACCP w zakładzie żywienia zbiorowego, jest opracowanie pełnego opisu receptur. Należy sporządzać opisy receptur stosowanych w zakładzie zgodnie z informacjami zawartymi poniżej. W opisie receptury należy podać nazwę, autora oraz datę utworzenia. Nie jest konieczne. Przeznaczenie potrawy. Identyfikacja konsumenta. Ilość w gramach masy jednostkowej gotowej do spożycia porcji potrawy wydawanej konsumentowi, tak zwaną gramówkę. Wartość odżywczą, kaloryczność dla każdej potrawy opisanej w recepturze, zawartość białka ogółem, zawartości tłuszczów ogółem, węglowodanów i witamin. Przykładowa receptura wygląda następująco. Przedstawia ona zapotrzebowanie surowców do produkcji jednej porcji zupy kalafiorowej. Zgodnie z zaprezentowanymi wcześniej zasadami zawiera ona nazwę potrawy, grupę asortymentową, do której należy potrawa, rodzaj diety, wielkość porcji jednostkowej potrawy w gramach lub mililitrach, składniki w ilości przeznaczonej na jedną porcję w gramach lub mililitrach, wartość odżywczą jednostkowej porcji potrawy oraz sposób przygotowania. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.